Czemu nie chcemy? Tak, godzina pełna wiadomości. A szatan, diabeł, pikci, nie wiesz, no. Bardzo dobrze zrobiłam, ja nie mam czasu na żadne pity. To rezultat obrad konferencji, która odbyła się na Stadionie Narodowym w Warszawie. Uczestniczyli w niej przedstawiciele 63 państw, w tym 11 z Bliskiego Wschodu. Polskę reprezentowali premier Mateusz Morawiecki i minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Minister Czaputowicz mówił, że zdaniem Polski problem Bliskiego Wschodu jest na tyle skomplikowany, że nie rozwiąże go sama Unia Europejska. Stoimy na stanowisku, że tylko relacje transatlantyckie ze Stanami Zjednoczonymi, z Kanadą, ze światem demokratycznym pomogą nam, gdy będziemy działać razem, przybliżyć się do rozwiązania problemów bezpieczeństwa pokoju na Bliskim Wschodzie. Tematem konferencji był m.in. problem migracji. Premier Morawiecki podkreślał, że Polska przeznaczyła na jeden z programów pomocy krajom Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki 50 milionów euro. Dzięki temu tworzone są tam nowe miejsca pracy, dostarczana woda pitna. Poprawia się też infrastruktura transportowa, tworzone są placówki edukacyjne. Konferencję bliskowschodnią Polska zorganizowała razem ze Stanami Zjednoczonymi. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Były prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Kazimierz Kujda został zawieszony w członkostwie działającej przy prezydencie Narodowej Radzie Rozwoju, poinformował rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. W ubiegłym tygodniu pojawiły się doniesienia medialne dotyczące współpracy Kujdy z aparatem bezpieczeństwa PRL. Rzeczpospolita podała, że Kazimierz Kujda, tu cytat, ja wyniósł inwentarzu IPN jako tajny współpracownik o pseudonimie Ryszard, który współpracę miał rozpocząć w 1979 roku w Siedlcach. Prezes PiS Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej podkreślił, że nie usprawiedliwia w żadnym wypadku współpracy Kazimierza Kujdy ze służbami PRL, a informacja o tej współpracy spadła na niego jak grom z jasnego nieba. Brytyjski parlament deklaruje brak poparcia dla działań Theresy May w sprawie Brexitu. Uchwałą wyrażającą aprobatę dla kierunku rządu w sprawie wyjścia z Unii Europejskiej zagłosowało 258 posłów, przeciw 303. Przed głosowaniem przedstawiciele rządu przestrzegali, że dzisiejszy punkt parlamentu utrudni premier renegocjacje porozumienia brexitowego z Unią. Dwa tygodnie temu parlament wypracował kruchy kompromis. Poparł ogólnie zarysowaną wizję Theresy May w sprawie próby zmiany warunków porozumienia brexitowego. A dziś parlament cofa decyzję. Część twardych brexitowców wyrażało wątpliwości co do tekstu dzisiejszej uchwały. Interpretowało go jako sugestię, że premier nie rozważa już tak zwanego twardego brexitu, czyli wariantu wyjścia bez porozumienia. Taktyką większości buntowników partii konserwatywnej było tym razem wstrzymanie się od głosu. A co to oznacza? Wynik nie jest wiążący prawnie, rezultat ma jednak duże znaczenie polityczne. Osłabia pozycję premier w negocjacjach z Brukselą. Theresa May ciągle próbuje przekonać europejskich liderów do zmiany porozumienia, a teraz znowu nie może im zademonstrować, że istnieje wariant brexitu, na który zgodzić się może parlament. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Jestem gotowa wnieść kasację do Sądu Najwyższego dotyczącą wyroku dla redaktora Wojciecha Biedronia. To słowa ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, który zapowiedział również rozmowy z przedstawicielami różnych redakcji w sprawie prawa dotyczącego zniesławienia. Jeżeli ta nasza wspólna rozmowa doprowadzi nas do wniosku, iż rzeczą właściwszą z punktu widzenia standardów wolności ochrony słowa i też komparatystycznie porównując to z innymi systemami prawnymi europejskimi jest odejście od takich rozwiązań, to będę gotów również wprowadzić takie rozwiązanie, które prowadzi do kryminalizacji w tym zakresie, że opowiadam się za takim rozwiązaniem, no bo to decyzja ostateczna będzie przynależała tylko do mnie. Przypomnę, Wojciech Biedroń został skazany na 3000 zł grzywny. Chodzi o opisanie sprawy sędziego Wojciecha Łączewskiego. Miał on poprzez portal Twitter nawiązać prywatną korespondencję z osobą, którą wziął za dziennikarza Tomasza Lisa i którą miał namawiać do przyjęcia nowej strategii politycznej w walce z rządem.
Wojciech Biedroń, opisując sprawę, napisał, że wobec sędziego toczy się postępowanie dyscyplinarne, a nie, jak było to w rzeczywistości, wyjaśniające. Sąd uznał to za pomówienie i skazał dziennikarza na karę grzywny. Od jutra na portalu podatkowym Ministerstwa Finansów dostępne będą PIT-y. Administracja Skarbowa wypełniła je za nas. Dokumenty będziemy mogli sprawdzić, wprowadzić zmiany lub bez modyfikacji wysłać do Urzędu Skarbowego. Można też nie robić nic i wówczas 30 kwietnia PIT zostanie automatycznie wysłany do fiskusa. Jak podkreśla minister finansów Teresa Czerwińska, w tym roku zwrot nadpłaconego podatku otrzymamy szybciej. Wprowadzamy 45-maksymalnie dniowy termin zwrotu nadpłaconego podatku. To jest o 50% krótszy czas niż w roku ubiegłym. Swoje PIT-y znajdziemy na stronie podatki.gov.pl. W nocy na północy, północnym wschodzie, zachodzie i w centrum pojawią się mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Na południu i również w centrum popada deszcz, a w Małopolsce śnieg. Najcieplej będzie w Krakowie i Warszawie, tam po 3 stopnie na plusie, chłodniej stopień na minusie w Zakopanem. W piątek w większej części kraju słoneczne, na termometrach od 3 stopni w Zakopanem do 11 we Wrocławiu. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Mistrz pyta. Dobry wieczór, witam serdecznie, Piotr Nisztor. Dziś będzie o przemyśle ciężkim, o zbrojeniówce, o obronie narodowej, no i bardzo mocny, twardy zespół, generał Waldemar Skrzypczak, był wiceminister obrony narodowej. Tak, dzień, witam Państwa, dobry wieczór. I generał Leon Komornicki, były wiceszef sztabu generalnego. Dobry wieczór Państwu. Panowie, zacznijmy może od tego, co powiedział minister obrony Mariusz Błaszczak. To jest przełom, jeżeli chodzi o możliwości bojowe Wojska Polskiego. Tymi słowami mówiąc, poinformował o zakupie rakiet HIMARS, amerykańskich rakiet, które mają bronić Polski, które mają być tym kluczowym elementem strategicznym, jeśli chodzi o obronę naszych granic. Czy faktycznie ten zakup to jest przełom i czy faktycznie można mówić, że przynajmniej w jakiejś części bardzo mocno wzmocnił się potencjał obrony naszego kraju, generał Waldemar Skrzypczak? Przede wszystkim w kategoriach wojskowych trzeba to oceniać pozytywnie, ponieważ po raz pierwszy uzyskaliśmy zdolności, które pozwalają nam osiągnąć zasięg operacyjny w zakresie możliwości wykonywania uderzeniami rakietowymi. No, zbrojeniu, o tym trzeba gadać, a nie o oddawaniu majątku nie wiadomo czego. Potencjał brygady. Ściemnianie sprawy, wiesz. A tylko dlatego, że niektórym mało pieniędzy jest. Jest to przełom w zdolnościach bojowych, ale jest to no, początek no. Może przełomu. Zakładam, że będzie ten program kontynuowany. Bo tylko dlatego, że niektórzy to jeszcze marzą o pieniądzach przed śmiercią. To jeszcze raz podkreślę, jacy oni są pazerni, jacy oni są chciwi i o Bogu wcale nie myśleli nigdy, tylko o pieniądzach. A może tak, jeszcze w tej kwestii przełomu, przełom w kwestii decyzji, podjętej decyzji, że to dopiero ma być, bo tego jeszcze nie ma i jeszcze trochę upłynie czasu w Wiśle, czy wody w Wiśle i czasu, zanim to trafi do Wojska Polskiego. Te rakiety mają trafić dopiero w 2023 roku, więc za 4 lata. Tylko o pieniądzach. Jeszcze tu przyjechał do Polski, że pierwszy. Polska tym Żydom miała oddać pieniądze? Co? Co tu przyjechał pieprzyć? No daj spokój. Wszystko jest podyktowane działaniem potencjalnego agresora przeciwnika, bo tak to trzeba wszystko mierzyć. Ale jeśli chodzi o samą skuteczność takiego systemu, może byśmy trochę więcej powiedzieli, przybliżyli tym wszystkim, którzy nie interesują się tym przemysłem, nie interesują się tym sprzętem. Na czym w ogóle system HOMAR, który przecież tu jest tym kluczowym elementem, który to będzie opierał się na rakietach HIMARS, polega? Generał Waldemar Skrzypczak. Przede wszystkim my do tej pory mieliśmy zasięgi naszymi systemami rażenia artyleryjskimi, rakietowymi 60-70 km. System HIMARS daje nam możliwość reagowania na głębokość 300 km, czyli na głębokość odwodów operacyjnych przeciwnika. Jest to bardzo korzystne w sytuacji, gdyby przeciwnik prowadził atak, czyli inaczej mówiąc po wojskowemu operację zaczepną przeciwko nam. My mamy możliwość
tymi uderzeniami rakietowymi HIMARS zatrzymać podejście odwodów operacyjnych, czyli pozbawiamy silnika możliwości potęgowania ataku, potęgowania operacji zaczepnej. Jest to z wojskowego punktu widzenia korzystna ta zdolność obezwładniania odwodów operacyjnych. To są także cele istotne z punktu widzenia funkcjonowania operacji, czyli całe bazy logistyczne, które są przecież zawsze położone w głębi, czyli odcinając dopływu zasilania w amunicję, paliwo i tak dalej. Tym samym wojska operacyjne działające w pierwszym rzucie niezasilane tym mogą stracić swoją zdolność. Punkty stanowiska dowodzenia o charakterze operacyjnym, czyli dowództwa armii, czy też na kierunku działań tutaj na określonym froncie, działań wojennych i tak dalej. A także centra małe przemysłowe, czy administracji, czy stanowiska dowodzenia, czy kierowania. Jest to w zasięgu właśnie czyli tego możemy typu. Po prostu tymi rakietami ostrzeliwać przeciwnika na taką odległość, dokładnie, która jeszcze nie będzie zagrożeniem bezpośrednim. Jest też istotna, bo dokładność tych rakiet jest 10 metrów, czyli z dużą dokładnością te rakiety trafiają w wyznaczony cel, jeżeli zostaną one właściwie naprowadzone i cel zostanie właściwie wykryty, zidentyfikowany. No właśnie, czyli jednak jest jeszcze dodatkowy element związany z tym, aby ten system obsłużyć. Czy to jest problem, generał Skrzypczak? Myślę, że nie, no bo to jest zawsze kwestia szkolenia. My na pewno, jeżeli dostaniemy ten system, a myślę, że ten czas od dostarczenia systemu będzie wypełniony szkoleniem naszych obsług, jednostek wojskowych, które są do tego wyznaczone. My tak tworzyliśmy nadbrzeżne dywizjony rakietowe, szkoliliśmy 2 lata wcześniej, 3 lata wcześniej obsługi, systemy dowodzenia i tak dalej. Tak sądzę, będzie w tym przypadku, że mamy czas na to, żeby te 4 lata, kiedy przyjdą pierwsze baterie do Polski i Marsa, żeby ten czas wypełnić szkoleniem personelu do obsługi tych wyrzutów. Pod warunkiem, że trafi odpowiednie oprzyrządowanie bazy szkoleniowej, bo tak to powinno być. To jest metodyka czy sposób postępowania, żeby sprzęt ten głupota, Boże. W każdej sekundzie grozi, wiesz, atak, oni szkolenia. O! Daj spokój. W każdej sekundzie atak grozi tutaj, a oni o szkoleniach, wiesz, a oni w lesie. Taki przypadek z Epaszewami 16 był, że najpierw trafił sprzęt, a dopiero przyrządowanie bazy szkoleniowej. A oni dopiero są w lesie. Mam nadzieję, że z tej lekcji wyciągnięto daleko idącą nauczkę, czy naukę i wnioski i to się nie powtórzy. Ja myślę, że konsekwencja tej decyzji, tej umowy między MON-em a firmą, która nam dostarczy te systemy, wchodzi armia amerykańska, która tymi systemami już dysponuje i kooperacja nasza, bardzo bliska kooperacja polsko-amerykańska, wojskowa, pozwoli na to, że Amerykanie umożliwią nam szkolenie tego personelu na swoim sprzęcie, bo na ten dzień dzisiejszy takiego sprzętu w Polsce nie ma. Ale te jednostki, głównie ten sprzęt, jak wiadomo, trafił do jednostek Marines Armii Amerykańskiej na wdrożeniu tam było zapotrzebowanie, on tam trafił w 2005 roku, ten system. A więc jeżeli to oczywiście to, co pan Geno powiedział, to przyrządowanie tu będzie na miejscu, na pewno Amerykanie udostępnią i na pewno w jakiś sposób umowie, to też jest poruszone i taka możliwość będzie stworzona. Ale każdy pewnie zadaje sobie pytanie, no czy tych rakiet wystarczy, a jeśli nie, to ile powinno być tych rakiet, tych wyrzutni, aby zapewnić w 100% pokrycie naszego kraju, no i przede wszystkim bezpieczeństwo podczas ewentualnego ataku wroga. Generał Skrzypczak. Wydaje się, że przede wszystkim to, o czym pan pyta, jest pewnie objęte tajemnicą wojskową, ponieważ wszystkie cele, które są zdefiniowane przez wojskowych, przez wywiad natowski, wywiad amerykański, wywiad polski, są zdefiniowane i opracowane w tak zwanych tabelach celów, czy bibliotece celów. I wtedy się w tych bibliotekach celów definiuje się cele pierwszej kolejności rażenia, które obezwładniają wyrzutnie natowskie, cele kolejnej kolejności rażenia i tak dalej. I w to wkomponujemy się ze swoimi możliwościami. Pewnie tych celi będzie bardzo wiele. Czy 300 pocisków wystarczy na te cele? Moim zdaniem nie. Bo mnogość tych celów po drugiej stronie będzie tak duża, że 300 pocisków nie starczy. Natomiast pewnie tajemnicą jest to, co powiedziałem. My nie wiemy, ile tych celi dla naszych wojsk będzie wyznaczonych w tej bibliotece celów. No sprawa jest, jeżeli taką policzymy dzień walki, czy na drugą sprawę, to jest na jeden dzień walki tej ilości, które myśmy w jakiś sposób tutaj zapewnili w ramach tego kontraktu 414 milionów dolarów. A więc niemałe pieniądze. Więc to jest na dobrą sprawę na jeden dzień walki, czyli na kilka salw i praktycznie rzecz biorąc,
tego nie będziemy mieli. Na to, nie wyobrażam sobie na to optymistycznie. Żeby Amerykanie, będąc tutaj, co wspomniał pan generał, mając na swoich składach, nam tego nie udostępnili. Taka konieczność będzie i z tym się zawsze tak bywało i tak będzie i z tym się należy liczyć. I to trzeba uwzględnić. Natomiast istotne jest to, żeby kierunek operacyjny, który, bo to co pan generał Skrzypczak wspomniał, my musimy być zdolni do wykonania określonych zadań do czasu, kiedy tutaj pojawią się główne siły natowskie, a więc za Wisłą. Jeżeli uwzględnimy możliwości antydostępowe Rosjan, no to podejście może być mocno opóźnione, bardzo mocno opóźnione, bo te możliwości z każdym rokiem rosną i tutaj oczywiście nie będziemy o tych może szczegółach mówić, ale ten potencjał jest, mają zdobyte doświadczenia w Syrii, bo to one jakby zostały w ten sposób tam sprawdzone i potwierdzone, pojawiają się nowe systemy uzupełniające to wszystko. Inaczej mówiąc, jeżeli chcemy zapewnić sobie określony komfort działania w tym obszarze między Wisłą a Bugiem, to takich dywizjonów, bo tam jest 5 kierunków operacyjnych, generalnie rzecz biorąc, były planowane 3 dywizjony. One, co prawda, ten najbardziej niebezpieczny kierunek brzesko-warszawski, najbardziej pojemny i sprzyjający działaniom wojsk operacyjnych, lądowych, pozostały raczej kanalizowany jest ruch, jest tam kanalizowany w jakiś sposób ruch, ale też nie wykluczyć nie można i potrzeba będzie szczególnie na kierunku kaliningradzkim i przesunku suwalskim. Ale czemu w takim razie nie możemy mieć trzy dywizjony? To jest minimum, a dobrze było nawet 5. Ale panie generale, ale to dlaczego w takim razie, po pierwsze, nie możemy od razu kupić tych systemów, tych rakiet, tyle ile nam potrzeba? I przede wszystkim pytanie, dlaczego tak późno, generał Waldemar Skrzypczak? Dlaczego tak późno? Dlatego, że generalnie tego planu nie było 10-letnich HIMARS-ów, tych wyrzutni. W związku z tym to jest rzecz zupełnie nowa w tym planie, który realizuje Ministerstwo Obrony Narodowej. To pozycja w planie z ministra Macierewicza. On w zasadzie rozpoczął ten proces, przy czym mówię, jest to zupełnie rzecz nowa. To jest jedna kwestia. Druga kwestia, dlaczego tak mało pan rakiet? Dlaczego tak mało? Bo są bardzo drogie te rakiety, okazuje się. Wie pan, moim zdaniem kupiono za duże pieniądze ten system. Uważam, że przepłacono to, ten system. I dziwię się trochę Amerykanom, którzy deklarują, że jesteśmy ich najsilniejszym, najważniejszym sojusznikiem w tej części Europy i oni nas tak traktują, jak traktują. Wybrano system HIMARS bez przetargu, czyli forowano Amerykanów. Amerykanie, biorąc pod uwagę, mogliby nam jednak ceny spuścić. Ale pytanie, czy była alternatywa, panie generale? Zawsze jest. I była alternatywa, bo tak podobnym systemem dysponuje Izrael. I jak wiem, firma izraelska z takim systemem też Polsce oferowała. Nie znam szczegółów, nie chcę się o nich wypowiadać, ale przepłaciliśmy na pewno i dziwię się Amerykanom, że tak nas traktują jak kogoś, kogo można łupić. Bo myśmy na ten kąt, myśmy to przepłacili bardzo mocno. Drugie, to nie mamy nic zamian. Nie mamy ani transferu technologii, ani nie mamy możliwości serwisowania, nie mamy nic. Jesteśmy skazani na pełen serwis, pełne remonty i pełną obsługę przez Amerykanów, jeżeli chodzi o utrzymanie tego sprzętu. To jest bardzo niekorzystne dla nas. Najważniejsze to, co pan generał Skrzypczak podniósł, zakup tak drogiego systemu i tak nowoczesnego systemu, jeżeli jest alternatywa, a taka alternatywa jest, bo Izrael podobny system posiada, powinien być rozstrzygany w przetargu, bo to jest istotne z tego, że przecież konkurujące dwie firmy będą toczyć swoją walkę o, żeby cena wychodziła naprzeciw naszemu jakby zapotrzebowaniu. Ale z drugiej strony, panie generale, muszę wejść słowo, tak. Ale to nie jest tak, że gdyby była procedura przetargowa, no chociażby patrząc w przeszłość, jak te wszystkie procedury wyglądały, to przede wszystkim te rakiety kupilibyśmy nie dzisiaj, tylko za rok, za dwa, bo wiadomo, że czas, jaki zabiera przeprowadzenie przetargu, to bardzo pan może redaktor bardzo już poruszanego tu między innymi przeze mnie w rozmowie i pan generał Skrzypczak też niejednokrotnie o tym mówił, to, że procedury, które są u nas, rozproszony system zakupu, który jest, one i niedecyzyjność, która towarzyszy temu wszystkiemu, powoduje, że ten czas się bardzo wydłuża. Uciekają pieniądze, ponosimy z tego tytułu duże straty i tak dalej, i tak dalej. I tu jest koniecznością, to jest już jest za późno, ale to musi być, jeżeli tego nie rano mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura maksymalna od 3 stopni na północnym wschodzie.
wschodzie do 10 stopni, na północy, na zachodzie. Wiatr słaby, nawet też okresami umiarkowany, porywisty, zachodni. Na barometrach w Warszawie maksymalnie 1023 MPa. Ten sojusz trzeba budować w ramach partnerskich. To nie może być tak, że to, że my zabiegamy o ten bardzo istotny dla naszego bezpieczeństwa, jak sowieci, transatlantycki, obecność Stanów Zjednoczonych wojsk w Polsce, nie może być nadużywana, czy też my nie możemy tymi sentymentami kierować. Trzeba bezwzględnie walczyć o to, żeby ta cena była jak najbardziej korzystna i sprzyjała dla nas, a jednocześnie, żeby nasz przemysł pozyskiwał kompetencje w zakresie nowych technologii. To jest niezbędna konieczność. No właśnie, pan generał Skrzypczak jako wiceminister obrony narodowej wielokrotnie rozmawiał z przedstawicielami strony amerykańskiej. Czy naprawdę jest tak trudno przekonać Amerykanów do tego, aby jednak transfer technologii uruchomili? Znaczy generalnie Amerykanie kładą to... Młody, no, jako Polska o grupie największego zaufania Amerykanów, ponieważ Amerykanie wiedzą o tym dobrze, że bardzo mocno nasza ojczyzna jest penetrowana przez szpiegów rosyjskich. I o tym wszyscy wiedzą, że jest penetrowana, oni są generalnie wszędzie. Gdzie? Ja nie jestem w stanie powiedzieć, ale generalnie wszyscy wiedzą, że są wszędzie. Który też jeden z generałów zwrócił na to uwagę. Boją się Amerykanie, że przodku przekazają technologię, tak technologia wycieknie poza Polskę. I to jest zrozumiałe, jak to rozumiem. Stąd zawsze Departament Obrony decyduje o tym, czy dana technologia będzie przekazana do innego państwa. Ja uważam, że powinno ci już stać Amerykanów, a myśmy tą swoją wiarygodność udowodnili, Amerykanom jesteśmy dobrym, wiarygodnym partnerem, żeby mogli chcieć tam przekazywać technologię do Polski zbrojeniówki. Polska zbrojeniówka bez nowej technologii pogrąża się coraz bardziej się rozsypuje. W zasadzie jest zacofana technologicznie, jeżeli nie będzie postępu i Amerykanie nam w tym nie pomogą, to znaczy, że są dla nas niewiarygodnym sojusznikiem. A jak wyglądały te pana rozmowy z Amerykanami? Był ten moment, w którym no, jednak przyciśnięci do ściany powiedzieli tak, jesteśmy w stanie, rozważymy pomysł przekazania technologii. Są na pewno trudniej negocjatorami, na pewno, ale powiem panu jedną rzecz. Zawsze rozmawiali inaczej z nami, z wojskowymi lub byłymi wojskowymi, których znali z frontu Iraku do Afganistanu, niż rozmawiają z cywilami. Łatwiej nam było ich do wielu rzeczy przekonywać. Nasze relacje były, tak bym powiedział, często przyjacielskie, bo w amerykańskim biznesie obecność wojskowych jest powszechna. U nas jej nie ma wcale teraz. W związku z tym myśmy swego czasu rozmawiali bardzo konkretnie i bardzo dobrze się rozmawiało i były nadzieje na to, że w wielu obszarach, wielu technologii możemy oczekiwać od Amerykanów. Oni byli skłonni, tylko kwestia była jeszcze tego Departamentu Obrony, czy Departamentu Stanu raczej. Stanu, który to jeszcze blokował, ale to była tylko kwestia czasu. Czyli z jednej strony sukces, bo mamy sprzęt, będziemy mieli sprzęt, który jest w stanie skutecznie radzić przeciwnika, no ale z drugiej strony wychodzą no, pewnego rodzaju, ja to nazwę, błędy i zaniechania. Aha. W takim razie dzisiaj, panie generale, naprawić ten problem, ten błąd związany z brakiem transferu technologii, czy możemy jeszcze dzisiaj na tym etapie Amerykanów przekonać, żeby coś jednak nam dali oprócz rakiet? Tak, ja myślę, że jak najbardziej, ale generał Kompliński. Wracając jeszcze do tego wątku. Tutaj bezwzględnie a Rosja była? Amerykanie, nie było to co on powiedział, tak szanują biorą pod uwagę twardość negocjatorów. Oj, Radio Kręcika, oj, Radio Kręcika. Jeżeli chodzi o negocjacje, jeżeli to są... A Rosja nie była. O nie. A Rosja nie była. Bo po co? Przecież trudnych zadań, to naprawdę też jest to poważna przepustka do uzyskiwania korzystnych dla nas. Bo po co być by miała? Taki potencjał, jaki jest generałów, którzy przecież zaprawieni w boju, byli uczestnikami wielu operacji, jest wiele nazwisk, które jest przecież do wykorzystania, nie są wykorzystywani w formie doradców, czy też uczestników takich. Proszę państwa, ile to gadania, ilu to polityków, ile to ludzi naćpało się tych pieniędzy kosztem podatków. Trzeba wykorzystywać mądrzy negocjatorzy, myślący o państwie i polskim przemyśle obronnym, wojsku, na pewno z tego by kapitału skorzystali.